W Rybniku KKSW Lubin reprezentowało 7 zawodników. W seniorach starszych Wojtek Ostański zdobył brązowy medal w konkurencji układów i srebro w walkach do 78 kg. W seniorach miałem 2 reprezentantów. Gaweł Szczęsny był drugi w układach, trzeci dan, i miał miejsce 4-5, tak można to liczyć, w konkurencji do 70 kg. Tam było prawie 30 zawodników, także dobry wynik. W juniorach Angelika Jesionka była trzecia w kategorii wagowej plus 65 kg i drugie miejsce zajął Patryk Łukasiewicz, który walczył w kategorii do 56 kg. Patryk o walce o wejście do finału pokonał aktualnego Kadrowicza, który pojedzie na Mistrzostwa Europy za 3 tygodnie, tak więc to był bardzo dobry wynik, niewiele przegrał walkę finałową. Łącznie w Grand Prix Polski wzięło udział 280 taekwondoków.